Cześć wszystkim, znowu po 7, ściąg Baldur's Gate 3, nie ma mowy. I understand. Let us hope then that your present self will be sufficient to deal with three gods of death and a giant magically enhanced elder brain. O, cesarz zna się na sarkazmie. Look after it. Use it when you're ready to evolve. You or your allies. It has vitality enough for you all. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain, and bring it under our control. Yeah. Cesarzu, pamiętasz, że nie masz duszy? Tak tylko mówię. Jednak ja lubię moją duszę, więc nie, dziękuję. Dobra, pozbierajmy wszystko, co tu możemy. Wiecie co? Wracam za chwilę, jak pozbieram wszystkie graty. Dobra, pozbierałem wszystkie rzeczy. Głównie wyrzuciły nam się składniki alchemiczne. Przede wszystkim do tej mikstury odporności na obrażenia psychiczne. Zróbmy sobie parę. Brzmi jak coś, co przyda nam się. Też witrol z boskiego miazatu. To jest uniwersalna odporność. Nie wiem, co to dokładnie robi. To jest skorzy odporność na wszystkie obrażenia. Brzmi fajnie. Dobra, nieważne. Róbmy porządek. No, jeszcze parę zwojów znaleźliśmy. Między innymi zwój zniewalającego tańca Ottona. To jest bardzo fajny zwój. Tylko nie wiem, czy będzie nasza druidka w stanie go opanować. Dobra, co, zróbmy szybki odpoczynek jeszcze. I dobra, ciekawe, czy w obozie zostali tam ci dwaj. A to, czy możemy coś z nim zrobić? For the murmur of his powers being siphoned away. Dobra, to spadamy. Trochę szkoda. Mimo wszystko liczyłem na drowicką waifu. Musi nam wystarczyć nasza serduszko. Chociaż to nie mam jeszcze nadziei, że prędzej czy później jednak zmieni się na kapłankę Selun. Dobra. Coś mamy do powiedzenia? Z kimkolwiek? Chyba nie. Dobra, mam nadzieję, że tym razem nikt nas nie zaatakuje. Dobra, zanim to zrobimy... O! Serduszko chce z nami porozmawiać. Dobra, standardowe buffy. Cyk. I... cyk. Jaheira ma fajny... Ma parę fajnych czarów. Dłuższy skok. Trzykrotnie. Ale poza tym chyba coś mnie innego interesowało od ciebie. Nie dłuższy skok, tylko...
szybkonogi. Zwiększa szybkość ruchu o 3 metry. Dobra, coś musimy wywalić. Chwytające plącze, to się nie przyda? Szybkonogi. Dobra, to jest darmowe i trwa do następnego długiego odpoczynku. Więc... Więc grzechem byłoby nie używać. Dobra, serduszko, co tu chcesz? O! Włosy ci się zmieniły. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. W sumie dobre pytanie. I cannot serve Shar anymore. Shar, jaki miała związek? The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Tyle? Nie ma nic żadnej kwestii o jej białych włosach? My faith will guide me. Nadal nie, nadal masz wszystkie zdolności z sfery Shar. Tak. Have a lot on my mind. Przynajmniej ładnie wyglądasz. Dobra. No to ruszamy. Ukończ akt drugi. O, źle nazwałem filmy. Wygląda na to, że dopiero teraz weszliśmy do aktu trzeciego. O, nasza waifu. Może już nie powinienem tak go nazywać. Dobra, cesarz. Poprzedni głos cesarza był fajniejszy. Szkoda. W sumie powinna być opcja, że zagadamy do niego. Ej, cesarz, w sumie wcześniej fajniej wyglądałeś. Weź się w drówkę zamienić z powrotem. Jakiś plecak niepilnowany, to oczywiście splądrujemy. No i... To już są wrota Baldura? Domyślam się, że tak. Ciekawe, że nigdy nie napotkaliśmy się na armię Absolutu, ani na mózg sam właściwy. Excuse me, I can't find my mom. To twój problem. A gdzie ją ostatnio widziałaś? She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs and she was supposed to come back the same day. That was last 10 day though. Chodź, poszukajmy strażnika. Straż ci powinna pomóc. Guards blow like petards. They don't help us. Musisz być głodna, dam ci coś do jedzenia. My mom would like this. She's the best cook in the world. And she taught me too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. Okay.
Dobra, mamy dużo ludzi, z którymi pewnie chcielibyśmy pogadać. What kind of inn is it? Will there be feather beds? Nie wiem. We told our son that this is a holiday to spare him the truth. We don't have homes to go back to. We don't have homes to go back to? Can't talk. I'm sorry. The little one needs all my attention. Ciekawe, czy oni uciekają przed Absolutem, czy coś innego się jeszcze dzieje? Gdzie? Uchodźcy. Cześć, co tu się dzieje? Turn back, citizen. No passage in this direction. Dlaczego nie? It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists, and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. To co, po bitwie? For now. But I can't let you pass. We might have repelled an advance party, but they'll strike again. Okej. Okay. No, nie wygląda to przyjemnie. Dobra, no to... Szukajmy ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. Solaras. Masz ciekawe imię. If my friend tries to get you to invest, kindly turn her down. She doesn't need the encouragement. Okej. If I hire the refugees, then I get cheap labor and they get coin. It's a good deal for everyone. Yeah. Think about it. They're stuck here with no coin and nothing to do. To jest jakiś Bart? Radosny klonk. I should speak up. I'm not paid to talk. If you want something, speak to Zenovia. Myślałem, że to lira, a to po prostu młot. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Zenovia! Get these spotters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Armia Absolutu jest za rogiem? Wykłócicie się o nieruchomość? This is my home. I may pride myself on my philanthropy, but I draw the line at being a halfway house. Zenovia and I are just navigating a slight contractual disagreement. Not that it's any of your concern. Próbowałeś porozmawiać z nimi? Może się jakoś dogadacie. Agreement? Why should I negotiate with the vermin who've stolen my house? I've got nothing to say to them. Pozwól im zostać, albo to ciebie zmuszę do emigracji. Pęk, pęk. 25, kurczę. Rzuty się robią coraz mniejsze. They can stay. Just don't blame me when they turn on you like the mongrels they are. Nie pogryzą. Respect your hustle, sweetheart, but it won't work on me. You've stepped on the guild's toes, and we'd like a little something to make it better. The guild, a loose coalition unifying every criminal outfit in the city under one collective rule, from cut purses to contract killers. Albo co? I'd say you'll live to regret it, but honestly, I'm not so sure you'd live. Mogę dać ci to złoto, ale potem odebrałbym je z twoich zwłok. Albo ostatnio walczyłem z awatarem Myrkula i zabiłem go. Myślę, że z tobą sobie poradzę. Tak, z
lepsza kwestia. You're serious. Let's forget this unpleasantness ever happened. Come on, boys. We've got places to be. Yeah, charyzma. Po raz kolejny jesteśmy badassem bez moczenia sobie palców. Not quite sure why you stood up for us like that, but I won't say I'm not grateful. Thanks. I may Torm keep you. Nie ma za co. You're the first person in this city to have our backs. Thank you. Really. Okay. Will się tym zainteresował. I don't think that good thing you sorted that out. I was this close to chucking a knife right between that trollop's eyes. Ja chciałbym, żeby się jakoś może podzielili. Mieszkali razem, skoro oni tu nie są właścicielami. If I was a Sharan lookout, this is the sort of place I'd wait around. Okay. Jest Rivington. Pójdźmy jeszcze tutaj. Zobaczymy, co tu mamy. Refugees for hire. Keep a sharp eye out. Red caps are on the loose. One's deemed too violent to work. And not one of these circus folk seem bothered by it. Okej. Okay. Jeśli znajdziemy, to pewnie to zauważymy. Czymże ty jesteś? Between his piggy toes! How dare you! What in the hell is all of this? A necessity, good sir. The Steel Watch loves pretending sweet Rivington doesn't exist. So we have decided to protect you, dear patrons. No need to thank us. You'll be allowed in once I've done this batch. Next! Hello, hello, and welcome to the Circus of the Last Days. The finest extra-planar circus there is. Pierwszy słyszał o cyrku międzysferycznym. We travel from plane to plane, thrilling all blessed to see us. From tempestuous Ginny to belligerent redcaps, you'll find them all here. But enough of this. The circus is a place of joy and distraction, so come inside and forget your worries. Później. A właśnie, zapomniałem. Miałem zobaczyć, co z tą muzyką. Co jeżeli zaczniemy sobie tak po prostu grać? O nie, występy porażka. Ile wyrzuciliśmy? 6. Dobra, to idźmy. Spróbujmy jeszcze w innym miejscu. Generalnie zdaje się, że... Ostatnio jak zagraliśmy, chyba dostaliśmy za to pieniądze. Znowu? Dwa. Dobra, spróbujmy jeszcze w innym miejscu. Generalnie jest achievement na to, żeby zrobić ileś kas. Ileś kasy grając piosenki. Co tym razem, ile tu razem wyrzuciliśmy? Znowu 6. Proszę, gro, cokolwiek.
Another 10 days on the road. A co jeżeli zagram jeszcze raz po prostu? Serio? Stopień trudności 20, okej. Może dlatego, że ludzie są tutaj wymagający. No spróbujmy jeszcze raz ostatni i... Okej. Nie wiem, czy to znaczy, że cokolwiek dostaliśmy, czy nie. Dobra, nieważne. O! Dostaliśmy rzut monetą. Dobra. A, to dostaliśmy. Okej, dobra. Kim wy jesteście? Neverwinter is on the lookout for adventurers. That's where we're headed. You look like you need to clean off the road dirt, almost as much as I do. No good ends with hot water in a tub on this side of the crossing, though. Okej, nie przypominałem mi nikogo, kogo bym znał. Więc nie wiem, czy to jest jakieś odwołanie do czegokolwiek. The mummy, the dryad, the genie, everything. So don't even think about trying to stop us. Nawet nie będę. Don't wander around Rivington alone, all right? My husband did and got mugged and beaten for his trouble. Okej, okay, zapamiętam sobie. Co my tutaj mamy? If you're looking for Ilmater's charity, you're out of luck. They've turned their backs on us, like everyone else. Ilmater to jeden z bóstw lokalnych. The priests will open the temple up again. You will see. They're good people, holy people. Okej. Okay. Może nam otworzą? Moment. Duch amuletu. Co się z tobą dzieje? Dotarliśmy do świątyni otwartej dłoni. Powinniśmy poszukać wnuczki ducha, Shirry. Okej. The crying one weeps today. Our father Logan is dead. Murdered. O nie. Co się stało? I don't want to talk. Ale już zaczęłaś mówić. Dobra, jeszcze raz, kogo szukamy? Shirry. Shira. Gdzie możesz być? Siema, czym jesteś? Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Logan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Bardzo wygodne wytłumaczenie. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits the rector of Ilmater. Nie przepraszaj. I tak gadała jak potłuczona. I wouldn't go that far.
but the investigator is being particularly challenging right now. Two people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Historie morderstw nigdy nie są takie proste. Idę zakład, że chodzi tu o coś więcej. Feel free to look around the temple. But fair warning. The investigator won't change her mind without significant new evidence. Wiesz, gdzie może powinienem... Właśnie, powiesz mi, gdzie znajdę Shira? I can tell you where to find her, but she won't be very chatty, I'm afraid. Shira passed away last year. Peacefully, mind. We buried her in the crypt under the temple. If you wish to visit. Okay. Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder suicide angle, really. Do you know the slipper? Charette's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. I really hope you find something. For all our sakes. Dramat detektywa. Dobra, czy to było gdzieś jakieś zejście? Chyba nie. Kurczę, dostajemy inspirację za inspiracją. A Chahaira, jak bardzo nas lubisz obecnie? Okej. Okay. Idziemy w dobrym kierunku. Dobra, kręćmy się tutaj. Właśnie, czy to było... O! Właśnie, to jest ten tryb taktyczny, którego szukałem. Który może pomagać w walce, ale... Na razie tego nie potrzebujemy. Ale może trzeba by zacząć porozmawiać z tymi. Z braćmi również. Ale najpierw poszukajmy tej krypty całej. Ojciec Lorgan. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day. Badam sprawę śmierci Lorgana. Chciałbym zadać ci kilka pytań. What do you want to know? Jak sądzisz, kto zabił ojca Lorgan? I reckon investigator Valeria is right. One of the refugees killed him. Cruelly, too. They cut off his hand, sawed right through the bone. I found a paralytic poison on one of his wounds. Lorgan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. We give them everything, and all we get is nothing but a good man to bury. Dobra, open up. Jeden ślad. Nie obrażysz się, jeżeli wezmę klucz? Na to, że nie. That's a friendly looking shadow. Not for communal use, it seems. Okej. Okay. Sorry. Better be cautious. Not for communal. Jest ta skrzynia. Never wanted the easy path. Patrzycie teraz na nas? Patrzę. Też nie masz nic ciekawego, okej. Okay. Może gdzieś indziej jest ta skrzynia, która by nas interesowała. Portret srebrzysto-brunatno-brodego. Wcale nie chciałem go wziąć, myślałem, że to będzie jakaś akcja. Dobra, oddaję. Prawda,
nie jest tak ładnie zawieszony, ale niż o to. Szkoda, że nie powiedziała, jak tutaj zejść do ich krypt. Zdobny drewniany włas. Może to tutaj. Czy co, chodźcie drużyna, przez przypadek was zostawiłem na górze. To nie wygląda przyjaźnie. Rytuały przejścia. Bla bla bla. Here we go. Księga galimaterskich obrzędów pogrzebowych. This must be where Shira Clawen is buried. Mhm. Mamy jakieś tabliczki? Here lies Satida Atana. Nie interesuje. Nie interesuje. Here lies sister Shira Clawen. To nas interesuje. Date of birth unknown. Died 1491 DR. Darling Shira! Faithful to the crying god, long didst I wait, only to find thine empty flesh. Gone thou might be, alas. coś jeszcze więcej? Okay. Oh, honored Shira, her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmater's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? Rozważ, co wiesz o przypadłości mnicha. Jakie będą konsekwencje przejęcia klątwy? The monk himself holds your answer. Tasha's hideous laughter is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Mądrość nam nie jest jakoś zbytnio potrzebna. Zapiszę i zobaczę, jak dużo nam to zdejmie. Your muscles tingle and your mouth twitches as the laughing madness spreads through you. The madness tugs at your mind, prods in places best left untouched. You feel your wisdom begin to drain. Bra ilitit mądrość. Kondycja chyba daje nam najwięcej bonusów. Zbierz się w sobie, odepchnij szaleństwo od swojego umysłu. You remain wise as ever, even as Shah's madness spreads outward.
You giggle, struck by the absurdity of the moment. A spirit hiding inside an amulet has brought you to the body of his granddaughter and possessed it. Outrageous. Ridiculous. Once again, you feel your wisdom draining away. Hilarious. What is it? Nie ustępuj, zamień tę klątwę w dar, nie oddasz swojej mądrości. The urge to laugh dwindles. You can't help but chuckle. You withstood the monk's madness and earned Tasha's hideous laughter. Nie było tak źle. My friend, forgive me, for this mind was not mine own. May laughter be thy gift, never thy curse, the morning lord calls. Canst thou feel the warmth of his blessing? This is not my final twilight, but a new dawn. Farewell. The corpse is an empty husk once more. The monk, liberated from madness, is finally at peace. He's gone. Well, he was always good for a laugh. Dobra. Nie możemy tego rzucić? Nie, może ułożmy te zwłoki z powrotem? Chyba nie możemy. A cóż, ktoś przyjdzie i ją sprzątnie. Prędzej czy później. Skoro już tu jesteśmy, możemy równie dobrze zajrzeć też tutaj, co mamy. Ohydny śmiech ptaszy. Inteligencja istoty musi wynosić minimum 5. Wybrana istota pada na ziemię ze śmiechu i nie może się podnieść. Rzut na mądrość. Wymaga koncentracji. Cel może ponowić rzut obrony za każdym razem, gdy odniesie obrażenia. Dobra. Here goes nothing. Chahira w końcu będzie nam robiła za percepcję. Szafka wystawna. Co tutaj mamy? Mamy tutaj jakieś przejście. Musimy chyba drogę oczyścić. Zaskoczymy tam? Zaskoczymy. Okej. No zobaczmy, co my tu mamy. Zwój większej niewidzialności. Ryba, kurczak, czosnek, niam niam. Rud. Mus, zom. Nie wiem, kim oni są, ale domyślam się, że nie są przyjaźnie nastawieni. Dobra, zbierzmy się i... My face protects me. What am I needed? Whatever it takes. I zobaczymy, co z nimi. Someday I will sit down. No one stopped me yet. Dobra. Skradanie się. Czy co? Może zagadajmy do nich, zobaczymy. Hmm.
W takim razie atak z nienacka byłby lepszym pomysłem. Co my tutaj właściwie mamy? Doppelganger. Okej, okay, ciekawi mnie, że on się wycofał. A nie podszedł do nas. Stań przede mną, słoneczko. I... No i dobra, i zobaczmy, co oni zrobią. Śluz pełzacza. Dobra. Jaheira. Ty masz fajne zaklęcie, którego jeszcze nie przetestowałem. Powiew wiatru. Tylko wiesz co, może najpierw... może tak, najpierw wywalmy, co mamy dystansowego. Dobra. Generalnie nie wyglądają strasznie. Na razie nie będę zużywał na nich za bardzo zasobów. Poza powiałem wiatru, bo to brzmi ciekawie. Okej. Spodziewałem się czegoś więcej. Rut, ty coś kombinujesz, co masz kuszę? Dobra. Może na razie zachowajmy odległość. Parcie. Znowu sprint. Okej, okay, nie wiem co to nam zrobiło. Test ataku przeciwko objętej... A masz. Dobra. Test ataku przeciwko objętej działaniem istocie otrzymuje ułatwienie. Jej pomóc. Bo możesz po prostu nim się zająć. Zrób to. Dobra. Jaheira, ty masz ten swój trujący rozprysk. O, to nie jest... Nie jest dystansowe. Z dystansowych co masz? Księżycowy promień? Raz na długi odpoczynek. Nie, to nie jest twój ten... Masz ognisty pocisk. To chyba tyle, co? Ej, to tłumaczę, dlaczego to większe obrażenia dodaje. Nothing will stand in my way. Raz na długi odpoczynek. Zobaczmy, jak to działa. Dobra. Nie potrzebujemy póki co nic więcej. Yo. Próbujmy ten trujący rozprysk.
I w sumie też odejść trochę. Ładnie. Dobra. Niestety zaraz staniesz. Nie reaguj. Czy to nie było miłe? Dobra. Zdejmijmy jego. Orders. Obejdziemy go. I go hunting. Bo za każde otrzymane obrażenia on dostaje dodatkowy rzut obronny. Więc najpierw się skupimy wokół niego. I potem teraz zaatakujemy. Wszyscy. Ładnie. On the victor's path. It was a shapeshifter. Raport polowy, tropiciel śmierci Zoom. Ubiegający się cierpisz jest utalentowany, choć trochę nieostrożny. Urzucony przez niego sztylet leży gdzieś w tych jaskiniach, choć nie wiem gdzie. Czuję jego zapach. Zapach strachu jego zabójców unosi się w powietrzu po fakcie, gdyż pierw daje im się zamarynować. Stoją, leżą lub siedzą nieruchomo, podczas gdy trucizna wypełnia ich kończyny ołowiem. Mogą być pewni tylko dwóch rzeczy. Umrą. Nie mają jak temu zaradzić. Nie wiem, co to oznacza. Dobra. Kwietny klucz. Okej, to jest związane z morderstwem. Breathe deep and move. W jaki sposób to jest związane z morderstwem? Jeden ze zmiennokształtnych zabójców pod świątynią Otwartej Dłoni miał przy sobie dziwny klucz z jakimś motywem. Powinniśmy się przekonać, co on otwiera. Tors klauna. Wizerunek Ilestry, którego obserwowała i czekała na co jej oczy. Uważała, że są myśliwe, okazała się ofiarą. Może jej przesadzony podpis sporządzony krwią. Orin Szkarłatne. Okej. To nie była jedna z tych, o których rozmawialiśmy na górze? Nie. Jaheira. Weź to. Humanoid body parts. Butchered and put up on display. Yeah. Metaliczne rękawice, buty rycerza wiarołomcy, zwykłe buty. Pożeracz, sztylet plus 2 z unieruchomieniem osoby. Ciekawe. Chyba nie użyjemy. This must be the instrument of Logan's murder. Hmm.
razie możliwe, że będziemy musieli go jakoś oddać. No cóż, mamy dużo opcji póki co. Wszędzie wydaje się być coś. Zbadamy to w następnym odcinku. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.